tutaj wywoływany i podchodzi ze swoim opiekunem. I oczywiście wtedy dowiemy się, czy wypełnił wszystkie zadania tak jak trzeba, będziemy odznaczać. Uwaga, będziemy znaczyć teraz prawdziwych żołnierzy. Także reszta baczność! Wesołe petardy, pierwszy pluton ukończył wszystko, ma wszystkie zadania. Proszę, gdybyście nie wierzyli, wszystko zaliczyli. Zapraszamy. Zapraszamy petardy! Czołem! Czołem! Jest medal! Uwaga, pomalutko dla wszystkich starczy. Za waleczność! Gratulacje! Proszę bardzo, gratulacje żołnierzu! Jesteśmy na Alei Róż, zaraz przejdziemy pod księgarnię Skarbnica, gdzie odbędzie się pierwszy flashmob literacki w Nowej Hucie. Flashmob to spontaniczna akcja, podczas której przypadkowi przechodnie robią jedną wspólną wymyśloną rzecz. Tym razem będziemy czytać. Będziemy czytać pod księgarnią Skarbnica, czytać kilkanaście minut. Zachęcić wszystkich do czytania. Chcemy pokazać, że czytanie jest fajne, sprawia dużo radości, a może być też świetną zabawą i można to też robić w takiej formie, jak my robimy, w formie happeningu. Droga do Syberii. Przez tą drogę przechodzili więźniowie do Syberii w wieku XIX wieku. Jak słyszałam, jak pojechałam do Polski, ja słyszałam dźwięk akordeony na ulicy, wszędzie macie akordeony i
Zakochałam się akordeonem. Skończyłem Akademię Muzyczną we Wrocławiu, przyjechałem do Krakowa, nie miałem gdzie ćwiczyć, klub Kuźnia mnie przygarnął i po 2 latach jesteśmy na scenie, na koncercie Wladimirskiej. To bardzo fajne miejsce i scena była piękna i ludzie wspaniali.